Gdańsku, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, odbył się briefing prasowy poświęcony przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym ze wzrastającej w Polsce i województwie pomorskim liczby planowanych ferm przemysłowych. W celu powstrzymania niekontrolowanego tuczu zwierząt powołany zostanie specjalny zespół zadaniowy składający się z przedstawicieli wymienionych przeze mnie jednostek, którego zadaniem będzie opracowanie planu strategicznego zapobiegającego negatywnym skutkom gospodarczym, zdrowotnym i środowiskowym. Briefing był zakończeniem debaty z udziałem w formie wideokonferencji wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego oraz szefów pomorskich jednostek rządowych sektora rolnego i środowiskowego. Akceptacja społeczna i świadomość społeczna jest bardzo ważna, bo mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę z tych zagrożeń i nie akceptować tego. Decydentami przy wydawaniu na przykład decyzji środowiskowych są wójtowie gmin. To bardzo istotny problem nie tylko w skali województwa, ale i całego kraju. My mamy od tej drugiej strony, my jesteśmy od strony klienta, odbiorcy. Pani dyrektor przede wszystkim, pani dyrektor Makowska tutaj ma wpływ na to, czy ta ferma powstanie, a my sprawdzamy w terenie jak ona działa na ludzi. Bo ta chwila, gdy ona powstaje, to jest chwila, gdzie niektóre służby już gubią ją. A my jesteśmy zawsze z tymi z rolnikami i też z tymi większymi producentami. My nie odrzucamy nikogo i każdemu doradzamy. Gdybyśmy rozpatrywali to na przestrzeni lat 2011-16, to w trakcie tych kontroli w tych największych właśnie fermach stwierdziliśmy szereg różnego rodzaju nieprawidłowości. Tutaj pozwolę sobie między innymi wymienić. Na przykład niezamknięte zbiorniki do gromadzenia gnojowicy, nawozy naturalne nie były zbywane do wykorzystania rolniczego na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, brak było okresowych pomiarów hałasowych, do których były zobowiązane te instalacje. Nie przedkładano sprawozdań m.in. odpadowych do marszałka, ale stwierdzaliśmy również w trakcie kontroli brak pozwoleń, na przykład pozwolenia zintegrowanego, czy też stwierdzaliśmy brak pozytywnej opinii Okręgowej Stacji Rolniczo-Chemicznej dotyczącej planu nawożenia. Najpierw chcemy przedstawić diagnozę, a następnie konkretne działania, które mogą pomóc przy takim zapobieganiu tych zagrożeń, które będzie efektywne i w skali województwa, i w skali kraju, więc będziemy ściśle współpracować z Ministerstwem Rolnictwa, z Ministerstwem Środowiska. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i turystów odwiedzających urokliwe zakątki Polski. Dzięki temu działaniu ocalimy to, co najcenniejsze, to, co otrzymaliśmy od Matki Natury. Polecamy również zobaczyć, turystyka w rezerwatach, czy jest możliwa, oraz przemysłowe fermy na Pomorzu, a ochrona środowiska. Konferencja RDOŚ. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.